Aby wózek jezdniowy podnośnikowy zachował równowagę i nie przewrócił się w trakcie pracy, kluczowe jest zachowanie wypadkowego środka ciężkości w obrębie tzw. trójkąta stabilności, nazywanego też trójkątem bezpieczeństwa. Na stateczność wózka największy wpływ mają trzy podstawowe parametry: masa ładunku, odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł, wysokość podnoszenia ładunku. Wraz ze wzrostem masy transportowanego ładunku środek ciężkości przesuwa się w stronę tego ładunku, czyli ku krawędzi trójkąta stateczności. W momencie przekroczenia udźwigu o określoną wartość, cały układ, czyli wózek wraz z ładunkiem, utraci równowagę i przewróci się. Kolejnym istotnym elementem wpływającym na stateczność jest odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Wraz z jej wzrostem środek ciężkości przesuwa się w stronę ładunku, czyli w stronę krawędzi trójkąta stateczności. Nawet jeśli ładunek mieści się w limicie udźwigu wskazanym przez producenta wózka, to zbyt daleko odsunięty środek ciężkości ładunku może spowodować utratę równowagi i przewrócenie się wózka. Ostatnim parametrem jest wysokość podnoszenia ładunku. Wraz z jej wzrostem wypadkowy środek ciężkości przesuwa się do góry przez co cały układ, czyli wózek wraz z ładunkiem, jest dużo bardziej podatny na utratę stabilności i przewrócenie się. Z tego też powodu zabronione jest manewrowanie i jazda wózkiem z podniesionymi widłami i ładunkiem.